Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy ponownie z wizytą u kolegi Zbyszka Kukułki z miejscowości Dolany. Dolany to jest miejscowość położona tutaj w pobliżu Krakowa, a dokładnie też koło Nowego Brzeska, gdzie się mieści siedziba oddziału, w którym od 2 lat lotuje, jak się okazuje, z powodzeniem, o czym za chwilę nam powie kolega Zbyszek. Jest to oddział o numerze 0403. Kiedy byliśmy u kolegi Zbyszka kilka miesięcy temu, nie było jeszcze sezonu lotowego, natomiast teraz jesteśmy u kolegi Zbyszka w momencie, kiedy trwa trening gołębi młodych. Ja tutaj może kamerą tak pokażę, jak to stado gołębi młodych. O, widzimy tutaj, nad nami przelatuje. Czekamy, aż siądą. Kolega Zbyszek nam tutaj wspominał, że trening trwa tak między 9 a 10 z reguły godzinę. I one są tak nauczone. Ale więcej o tym, jak przebiegał sezon lotowy gołębi dorosłych, jak również jak są przygotowane do sezonu gołębi lotów gołębi młodych, te gołębie młode właśnie, powie nam kolega Zbyszek. Tutaj tylko nadmienię, że jeszcze loty gołębi młodych się dopiero zaczynają około 19 września. Koledzy tutaj w oddziale Nowe Brzesko mają taki dość długi okres jakby takiej urlopowy pomiędzy zakończeniem lotów gołębi dorosłych, a rozpoczęciem lotów gołębi młodych. Także głos oddaję koledze Zbyszkowi i prosimy nam o krótkie podsumowanie sezonu lotowego gołębi dorosłych tutaj w tym oddziale. Proszę bardzo. Sezon lotowy gołębi dorosłych przebiegał w miarę spokojnie na lotach krótkich i loty były lekkie, udane, straty niewielkie, natomiast loty powyżej 700 km akurat warunki były niesprzyjające, temperatura wysoka i mieliśmy 3 bardzo ciężkie loty, no i z tego powodu też są i straty i na pewno wyniki ogólnie i w GMP i w kategoriach no będą w tym roku dużo słabsze, bo te gołębie, które dobrze sobie radziły na tych lekkich lotach, praktycznie na tych ciężkich lotach albo zginęły, albo nie zrobiły konkursu. A w oddziale kolega po lotach gołębi dorosłych jak się klasyfikuje? No w tym roku zdobyłem mistrzostwo oddziału z kategorii Open, czyli z 50. Natomiast mistrzostwo w całości zdobył kolega Zbyszek Cieśla z miejscowości Szczurowa, który lotuje tutaj od 10 lat, jak oddział istnieje w tym... Znaczy, lotuje w tym oddziale. Tak, bo oddział ten istnieje od 10 lat, natomiast kolega Zbyszek lotuje w tym oddziale od 2 lat, o czym właśnie w ostatnim filmie opowiadał, jak to się właśnie przeniósł z oddziału wcześniejszego, w którym lotował, to był oddział Kazimierza Wielka, tak? Tak. Tak, a teraz lotuje w oddziale Nowe Brzesko o numerze 403. Coś powiedzmy może jeszcze o tych stratach, które były, to iloma gołębiami kolega zaczynał sezon, a iloma zakończył? Chodzi o gołębie dorosłe. No, zaczynałem gołębiom, znaczy dwoma drużynami. W jednej drużynie było 51 gołębi, w drugiej 52. Zostało się w sumie około 65 gołębi. Z tym, że jeszcze z tych setki gołębi 10 pojechało na lot do Paryża. No, z czego tutaj mogę powiedzieć, miałem pierwszego gołębia na liście. To był lot organizowany przez co? To był lot organizowany przez Kielce. Był to lot taki prestiżowy, ale z mojego oddziału 11 hodowców brało udział w tym locie. Rozumiem. A ile wszystkich gołębi tam okręg zgromadził na ten lot? Ponad 1300. 1300. I jak to były... To była seria z 5-3 gołębie, ale większość hodowców dawała po 2, po 3, no różnie. A jak wyglądały powroty z tego lotu? Ile gołębi zaginęło, a ile doleciało mniej więcej, to procentowo? Znaczy, konkurs się zakończył chyba po 5 dniach. Natomiast gołębie się pokazały bardzo szybko, bo zostały wypuszczone w piątek o godzinie 7 bodajże, a pierwszy gołąb przyleciał o godzinie 13 na drugi dzień. I to był właśnie gołąb kolegi Zbyszka, tak? Tak. A z czego to był gołąb wywodzący się? To jest taka, można powiedzieć, już moja rasa. Gołębie te mam od kilkunastu lat. Jest to rodzina typowo gołębi dalekodystansowych. A z czego to się wywodzi, ta rasa kolegi? Jeszcze raz tak zapytam. Czy to są te z tego teohertoksa gołębi? Tak, tak. To znaczy, te gołębie są selekcjonowane pod każdym względem.
leciały najpierw tam krótkie loty, potem średnie, długie. W tej chwili uważam, że te gołębie lepiej się spisują na długich lotach. Może ze względu na to, że ta klimatyzacja tych gołębi już jest dość długa. Rozumiem. Tutaj w międzyczasie, kiedy rozmawialiśmy, zobaczmy, tu przyjadę kamerą, te gołębie młode, które widzieliśmy, jak latały w powietrzu, one teraz sobie tutaj siadły na dachu. O, tak, kolega je zawoła i zobaczmy, jak będą wchodzić. Bo już będziemy je... Będą wchodzić teraz, tak już? Dobrze, zobaczmy. Także zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Taki trening u kolegi Zbyszka. Tam kolega teraz jakąś chyba karmę przygotowuje dla nich, żeby je zwabić. O, i zobaczmy. Pogodę mamy dzisiaj ładną. Kiedy tu jechaliśmy rano, nic nie zapowiadało, że będzie takie słoneczko. Były wręcz warunki takie deszczowe, zachmurzone, ale się okazało, że po kilku godzinach słońce wyszło, czyli gołąbki sobie trenowały w dobrych warunkach. Są karmione, bo to jest bardzo ważne. Tak, a czym są karmione właśnie? Tu zobaczmy, jaką karmę kolega stosuje. To jest, niech zgadnę, karma firmy Flornas, tak? Z dodatkami. W tej chwili nie. Jest to karma mojej produkcji, składa się z 25% pszenicy, 30% jęczmienia i 40%. Do słońca bardziej, o, zobaczmy, tak to wygląda. To jest taka mieszanka, którą kolega na podstawie doświadczeń sobie, że tak powiem, stworzył. I pozostałe nasiona to są takie, które się dodaje na przykład do super diety. Tu mamy właśnie te gołębie w locie. Tam coś się spłoszyło, one się wzbiły, bo zobaczmy, jak ładnie to statko leci. Ile ich teraz tutaj kolega ma? Około 200. Około 200, ale teraz nie jest chyba w locie 200. No może tam część już powchodziła. Część powchodziła, także kolega mówi, ale tutaj takie liczne statko sobie lata. O, zobaczmy. Pięknie to wygląda. O. Bo będą teraz siadać sobie. Część siada na dachu. O, kolega zaraz je zacznie wołać. O. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Jest to widok miły każdemu hodowcy, takie gołębie w locie. Tutaj właśnie jest gołębnik młodych teraz? One muszą tu wejść? Część tak, czyli tu kolega na dwa gołębniki. Tutaj ten jeden, gdzie się w lot znajduje nad kolegą, a drugi gołębnik młodych jest o tutaj, w tym rogu. Tutaj kamerą zbliżymy. O. Za chwilę tam przejdziemy, pokażemy, jak tam wygląda. I tam jest taka ciekawostka, kolega nam właśnie mówił, w jaki sposób uzyskuje zdrowie tych gołębi na wysokim poziomie. Także nam powie więcej o tym i będziemy korzystać z rad, które nam też tutaj będzie kolega udzielał. O. One tutaj do tego wlotu mają wejść? Nie. Z tyłu. Z tyłu tam jest wlot? Nie, tutaj jest. A, tu, tutaj. Tutaj widzimy. Na tej wolierce jest taki mały... No. Ale stado wygląda pięknie takie w locie. Nie chce się im wchodzić jeszcze, tak? Tutaj jeszcze może pokażemy ten gołębnik, co kolega wspominał o tym zdrowiu, co rozmawialiśmy. To może pokażmy. Kolega zaznaczył, że w gołębniku młodych muszą takie być warunki trochę, że tak powiem, świadczące, nazywajmy to tak, o syfie troszeczkę, że takie brudne, ale to zapewnia, że gołębie są w bardzo dobrym... Się dobrze chowają. O, zobaczmy, to jest specjalnie niesprzątane u nich jest, tak? Za często? Nie. Tak? To kolega może więcej powie o tej metodzie, którą tam stosuje właśnie, że nie sprząta się, tak? To jest tak zwana metoda suchego kału. Gołębie się szybko odparniają, jak są w takich warunkach, można powiedzieć, cały czas jednakowych. Nie ma żadnych zmian, nie ma wtedy u nich żadnego stresu. I dobrze się chowają. Czyli jak się taki tak zwany tego suchego kału, tak? Tak, jak się u nich nie sprząta, nie ingeruje się, to one wtedy te warunki im odpowiadają.
Tak, im odpowiadają, zdrowotność jest dużo lepsza niż taka sterylna. To jest całkiem co innego. To był błąd, drzwi nie zamknięte, ale to nic nie szkodzi, bo... Zaraz wejdą. Dobrze, to nie będziemy im przeszkadzać, poczekamy, aż będą wchodzić. Także zobaczmy to stado jeszcze, które w powietrzu tak pięknie lata. Widzimy. U mnie młode nie są tak no, gonione jak gołębie dorosłe. Latają po prostu tam do godziny, do dwóch, praktycznie same. No. Ciężko jest wołać. A wywoził je kolega też w tym roku? Ile razy przed sezonem? W tej chwili miały 5 treningów. Pierwsze treningi to były na około 25 km. 3 razy z rzędu były wypuszczane z jednej miejscowości. To dlatego 3 razy z jednej miejscowości, żeby one po prostu załapały, o co chodzi. No i tak pierwszy raz ten przylot trwał około 25 minut, drugi też około 20, natomiast już ten trzeci przylot był błyskawiczny, gołębie leciały około 15. I rozumiem, że to się odbywały loty te treningowe z tego kierunku, z którego są planowane loty oddziałowe gołębi tak, młodych? Tak, kierunek taki typowo... Żeby się nauczyły... Zachód. Rozumiem, także... I będziemy... później dwa loty z 35 km. No i jeszcze jakiś na pewno jeden z 50 i tam próbny z kabiny 15 sierpnia. No i potem 4 loty konkursowe. No. Rozumiem. Dobrze. To będziemy czekać, aż gołębie wejdą, a na razie pójdziemy z kolegą Zbyszkiem porozmawiać o innych jeszcze rzeczach. O i widzimy, gołębie tutaj siadły już na wlotach, zaczynają wchodzić. Kolega Zbyszek je wołał, tam już weszły. Ale został jeszcze ten gołębnik. One się tutaj kłębią, grupują na wlotach. O. Tak, zobaczmy, kolega Zbyszek je woła. No część wchodzi, część jeszcze nie chce. O. Ale już siadły, to po takim godzinnym ponad treningu już chyba będą za chwilkę wchodzić. O. To tymi gołębiami kolega liczy, że też sukces osiągnie w tym roku? Rok temu byłem mistrzem. Aha, czyli to by było powtórzenie z zeszłego roku mistrzostwa gołębi młodych. Ale żeby nie zapeszać, możemy tylko życzyć koledze takich sukcesów. No, tutaj... Aha, czy te gołębie na 3 gołębniki. Tu są 3 wloty, do których one wchodzą, ale zobaczmy, wchodzą sobie tutaj. Tak się za bardzo nie kwapią jeszcze, pomału poszczególne sztuki wchodzą. Czyli razem jest ich około 200, tak? Rozumiem. Poczekamy jeszcze, aż wejdą, zobaczymy też jeszcze, w jakiej są kondycje, jak wyglądają. Kolega nam kilka pokaże może, także wtedy za chwilkę, jak już wejdą, pójdziemy sobie do gołębnika. Tutaj właśnie obserwowaliśmy przed chwilą, jak te gołębie wchodziły. Teraz już gołębie młode są w gołębniku. Pokażmy może, kolega Zbyszek nam pokaże, jak, w jakiej kondycji one są, jak one wyglądają. Zobaczmy, wejdziemy, przymkniemy, żeby już nie wyszły. Taki trening poranny od godziny 9 do 10, który się odbywał. Kolega przeprowadzi analogicznie jeszcze tak od 16 chyba do 17, tak po południu tak, jeszcze? Tak, jeszcze jest. Tak, zobaczmy. O, tu są te gołąbki właśnie. Ten ciemny, ten czarny to jest właśnie z tego gołębia, tak, którego tam... Tak, syn tego czarnego. Czarnego, tam takiego mamy jednego na sprzedaż wystawione właśnie gołębia. O, tu zobaczmy. O, to kolega liczy... z jakiś sukces osiągnąć, bo w zeszłym roku na młode kolega był mistrzem oddziału, tak? Byłem mistrzem oddziału i myślę, że w tym roku, jeśli ta zdrowotność, ta forma się utrzyma, to jest szansa powtórzyć ten sukces. A ile lotów macie gołębi młodych? Mamy 4 loty konkursowe, 120 km, 170, 200, chyba 40, 280. Rozumiem. Po sezonie gołębi młodych postaramy się kolegę odwiedzić. I tutaj zobaczymy, jak wtedy będzie. Staram się obchodzić z nimi łagodnie. Często przychodzę do nich wieczorem. Po prostu nie biorę je do ręki, ale je tak lekko dotykam. Wtedy się one przyzwyczajają i nie boją się. Nie są takie dzikie. Nie są takie dzikie. No, rozumiem. Tutaj widziałem, kolega miał takiego ciekawego gołębia w barwie. O, tam taki czerwony
szymelek taki jakiś. To jest gołąb z bardzo bliskiego pokrewieństwa. Jest to też wnuk tego czarnego, którego wystawiłem do sprzedaży. No, zobaczmy. Taki drobniutki w budowie jest, widzę. Tak? Tak. Samiczka? Będzie prawdopodobnie samiczka. Ale jest to gołąb bardzo bliskiego pokrewieństwa. Ja wypuszczam około 20-30 gołębi blisko spokrewnionych, ale wszystkie te gołębie muszą wziąć udział w lotach. Z tego względu, że tylko te gołębie mają wartość jako rozkładowce, no, które wlatają. Bo to nie sztuka złączyć ojca z córką i nachować gołębi. Ważne jest, żeby te gołębie też chciały wracać. Nie wszystkie są ładne w budowie, bo trzeba tu zaznaczyć, że większość gołębi z bliskiego pokrewieństwa. Tutaj tak może stanie, będzie lepiej widać. To są gołębie mniejszej postury. Zawsze te geny przekazywane są takie, jakby powiedzieć, słabsze. A to, czy one zostaną po lotach, no to zadecyduje profesor Kosz. Nikt do głowy gołębiowi nie zagląda. Rozumiem. No, tutaj chociaż jeszcze trafiają się wyjątki, bo w tym roku złączyłem tego swojego wybitnego lotnika i wydał mi bardzo pięknego gołębia z wnuczką. Tu go mam w tym gołębniku, tak, czy w innym? A jest to zarazem. Tu pokażmy, to niebieski taki gołąb. Kurczówce numer 67. Tak. I to jest młody, tak, z tego roku. 57-67. I to na oddziale Nowego Brzeska, oddział 043. Tak, tak. No. Tak, pokażmy go. I samiczka tego, matka tego gołębia była zarazem córką i wnuczką tego lotnika. Niestety w dwóch połączeniach tylko jedno jajko było dobre i wyszedł ten przepiękny gołąb. Zobaczmy. Tutaj jeszcze zasygnalizujemy tak, że kolega tutaj mówił, że po lotach te, co zostaną, to część gołębi młodych też będzie przeznaczona na sprzedaż. No, około 50% gołębi zostanie sprzedanych. To jest ich dużo tutaj u kolegi. No, chyba, że loty będą ciężkie. No nie będzie tych. No tak się też może zdarzyć. I zostanie bardzo mało gołębi, bo tutaj dużo odgrywają przy lotach gołębi młodych warunki atmosferyczne. Tak. A no, jeżeli są w miarę sprzyjające, wtedy te gołębie jednak wracają i straty są nieduże. No, w zeszłym roku miało mało młodych, także było z czego wybrać. I w tym roku liczymy też, że tak będzie, a te gołębie, część gołębi, które koledzy zostaną. Chciałem jeszcze pokazać. Pokażmy. Co to jest za gołębie? Tych gołębi właśnie z Belgii, od tego hodowcy, po tym nakrapianym białolotku. Tak, tego co mamy na sprzedaż wystawione. Tak. Tu zobaczmy. No, to kolega będzie teraz właśnie wiedział już po zakończeniu sezonu, jak to dokładnie tak, się sprawdza, pomimo. Spisuje. O. Też białolotek nakrapiany, taki ciemny nakrapiany. To jest połączenie z inną samiczką. Tu mamy go właśnie. O. Dobrze. Także życzymy koledze sukcesów i też oby jak najwięcej tych gołębi młodych zostało. A wszystkich zachęcamy do wchodzenia na stronę internetową naszą i oglądania m.in. filmów, aukcji, różnego rodzaju ofert sprzedaży gołębi i innych ciekawostek związanych ze sportem gołębiarskim. Także dziękujemy bardzo i dobry lot.